sędzio, ale arbiter to zinterpretował inaczej. Babel z auto. Daleko. Pod bramkę i Gerard 1-0. Znakomicie dopadł do tej odbitej piłki przed pole karne Steven Gerrard. No i pewnym strzałem mocnym po ziemi tuż przy słupku pokonał Alexa Manningera. Jeszcze raz ta sytuacja, odbita piłka przez Vieira. Vieira, który przed tym meczem, jak powiadałeś, miał wspomóc obronę pod nieobecność Tony'ego Adamsa. No, spisał się nie najlepiej. Byle jak odbił tę piłkę, widzą Państwo, pod pole karne tam Steven Gerrard. Z pierwszej piłki mocne uderzenie. 1-0 dla Liverpoolu. 20 lat skończył 30 maja Steven Gerrard. To jego 13 występ w meczach Ligi Angielskiej i trzeci gol zdobyty drużyna Premiership, a teraz odpowiedź Arsenalu. Świetnie ustawiony Westerveld strzelał Thierry Henry. Owen Hiszczan, opadli go piłkarze Arsenalu, no i Chorwat zarobił rzut wolny dla swojej drużyny. Ray Parlon nie może się z tym pogodzić, ale pan Darkin pokazuje, że z chyba 30 metrów będą bić rzut wolny graczy Liverpoolu. 60. minuta spotkania na Etihad. Liverpool prowadzi z Arsenalem 1-0. Tak długo Hiszczan składał się do strzału, że aż zdążył się rozmyśleć i wybrał inne rozwiązanie. Wladimir Schmitzer wejdzie na boisko za Danego Murphy'ego. Ani Fowler, ani Owen. Inne rozwiązanie pana Aulie. Zobaczymy, czy Schmitzer zajmie miejsce tej na lewej pomocy. Wydaje się to jednym rozwiązaniem w sytuacji, kiedy Heskie Owen pozostali na boisku. Steven Gerrard mocno, ale trafił wprost Dixona. Jeszcze próbował przyjąć piłkę przed polem karnym Bichard. Na duże wrażenie zrobiło to uderzenie Stevena Gerrarda. Naprawdę to człowiek, który potrafi bić rzuty wolne. Przekonali się o tym niedawno gracze Manchesteru. Heskie w polu karnym strzela, odbita piłka i gol! Michael Owen! Michael Owen, choć tutaj krytykowaliśmy jego postawę w tym meczu, prezentuje to, co prezentował w zasadzie zawsze. On może być niewidoczny przez większą część spotkania, ale dopadnie do piłki w polu karnym właśnie wtedy, kiedy trzeba. Był idealnie w sytuacji na dobitkę po strzale Heskeya. 8. bramka Owena w obecnym sezonie. Wspaniałą robotę wykonał Heskey, poradził sobie z Tunem, a tu dobrze ustawiony Michael Owen posyła piłkę do siatki. Arsenal przegrywa 0-2 z Liverpoolem na Anfield Road. Górą gospodarze. 62. minuta. No i teraz już szalenie trudne zadanie przed drużyną Arsena Wengera. I Derecz. Faul. Ljungberg przewraca gracza Liverpoolu. Totalnie Martin Kjun, ale zdołał ten błąd naprawić. Manninger już atakowany przez Heskeya. Przykro patrzeć czasami na tak nerwowe i niepewne interwencje doświadczonego, dobrego piłkarza, jakim jest Kjun. Ale Liverpool wszystko robi, by właśnie Kjun był w tym meczu ośmieszany. Nie czuję się pewnie, na pewno, bez Tony'ego Adamsa. To jest szalenie istotne. Ruszył Wiltord, ale sędzia gry nie przerwał. Znowu Martin Kjun. Ja myślę, że ewentualne jego rozstanie z żoną nie sprawia w jego życiu takiego zamieszania, jak ta rozłąka z Tony'em Adamsem. No nie specjalnie mu wychodzi dzisiaj gra. A to jego koledzy w środku pola. Silvinio. Jest Bergkamp. Znowu Silvinio, na lewej stronie czeka na podanie Victor Pires. Parlow tymczasem na prawo. Mamy tu Dixona. Dixon. Oj, chyba siła złego na jednego, chociaż bardzo dzielnie poczynał sobie były reprezentant Anglii. Dobrze, Gallagher blokował Dixona. Wspominaliśmy, jakoś na samym początku transmisji, o tym, że mamy angielskiego klasyka dziś na ekranie, a tak mało Anglików w Arsenalu w tej chwili już na boisku. 5 Francuzów plus jeden na ławce.
No to jeszcze dodamy do tego trenera Liverpoolu. No ale w końcu to oni są mistrzami świata i mistrzami Europy. Atmosfera na boiskach naprawdę angielska. Schmitzer, Liverpool, Schmitzer, piękne podanie, pole karne i jest 3-0. A bramkę zdobywa Barmby, wypracował ją jednak Wladimir Schmitzer, znakomicie Czech w tempo przede wszystkim podał do Barmbiego, który uniknął pułapki offside'owej. No i teraz już losy tego meczu wydają się być rozstrzygnięte. Popatrzmy, trzech piłkarzy dopadło do Schmitzera, a ten lekko tylko tknął piłkę w kierunku wychodzącego na pozycję Nika Barmbiego. I tak pada trzeci gol, świetnie podniesiona piłka nad Banningerem. Liverpoolczycy notują świetny występ przeciwko Arsenalowi. Głowa zwieszona, cały czas kontrolował piłkę. No i stopę Nick Barmby. Nawet nie patrzył, co robi Manninger. Znakomite wyczucie sytuacji. No i 3-0. Bije brawo w Messie Ulie. Liverpool prowadzi z Arsenalem i kolejna akcja The Reds. Tym razem jednak nie było tam ani Heskegeja, ani Carragera, ani Schmitzera. Jest za to Manninger. Dixon. Dla Barmbiego to pierwsza bramka od 2 miesięcy w Premiership, ale z kolei strzelał bramki niemal we wszystkich meczach po drodze Pucharu UEFA, także w Pucharze Ligi. Też walnie przyczynił się do tego, że Liverpool gra w czwartej rundzie Pucharu UEFA, zagra w lutym z Romą, a jeśli awansuje, trafi na zwycięzcę dwumeczu Porto Nantes. Drugi gol Barmbiego w lidze. Arsenal strzela Uberkamp. No nieszczęśliwie trochę grają piłkarze z Londynu, bo to czasami zwykłego piłkarskiego szczęścia po prostu brakuje. A Liverpool. Dzisiaj Guro, Parlo. Znowu pretensje do pana Darkina. 73 minuta. Schmitzer świetnie wprowadził się na boisko, a tymczasem w Arsenalu zmiana. Nwankwo Kanu zastępuje mało produktywnego dziś Denisa Bergkampa. Mistrzan, brawo, odrywa Vieira. Czeka, aż ktoś pojawi się na prawej stronie. Zjawił się tam McAllister. Znowu do Mistrzana, Mistrzan w kierunku Barbiego. Mistrzan, pięknie. Do pewnego momentu robili to piłkarze z Anfield. Wiltor. To właśnie on strzelił bramkę w meczu finałowym Euro 2000. Proszę tego nie zapominać. Gra dzisiaj bardzo źle. Heski. No i Kiun ratuje sytuację na moment jednak. Liverpool no tej piłki jednak nie złapał. Piłkarze Wengera już nie chce im się naprawdę. To, że nie wierzą w zwycięstwo, to wiemy od dawna, ale w tych ostatnich sekundach jakoś niespecjalnie im się chce. No i kolenda. Najpiękniejsza piłkarska, jaką znał. You never walk alone na trybunach. Zaintonował to oczywiście słynny De Kop, czyli trybuna za bramką Westerwelda. Fowler, Heski, Schmitzer po lewej stronie. Heski jednak wybrał prawą. Tu zabrakło dokładności, ale proszę popatrzeć. Barmby. I Fowler! 4-0 robi Fowler. Większej frajdy chyba nie mógł sprawić kibicom na Anfield. Ulubieniec publiczności w 90 minucie, Gerard Houllier może oklaskiwać bramkę Fowlera. Numer 9 Robbie Fowler, powiedział przed momentem speaker na Anfield Road. 3 minuty jeszcze doliczone do tego spotkania, tu kapitalne podanie do Fowlera. Chyba trochę spóźnił się Westerveld, nie wiem, nie przewidział tego, że właśnie w ten sposób Liverpoolczycy rozegrają kolejny atak. 4-0, to prawdziwy pogrom. Widzą Państwo, jak kibice Liverpoolu czekają na tą bramkę, czekają i jest piłka w siatce. Mieli szczęście ludzie, którzy usiedli właśnie za tą bramką. Liverpool, Arsenal 4-0, łyk wody mineralnej dla pana Gerarda Houllier. Bardzo zasłużone zwycięstwo. W meczu dwóch francuskich trenerów lepszy pan Houllier, chociaż trzeba przyznać, że minę ma taką jakby znowu grał z Bułgarią o awans do finału Mistrzostw Świata w 1994 roku. Nie wypominajmy mu jednak, bo zrobił piękny prezent świąteczny. Robbie Fowler, gol numer 4. Gol